Dzień dobry. Na początku uporządkujmy sobie fakty. Nigdy nie grałem w piłkę, nie licząc jednego treningu w Trampkarzach albo w Młodzikach Karpat Krosno. To był tylko jeden trening. Nigdy też nie prowadziłem żadnego treningu. Nigdy nie byłem w pokoju z Didierem Deschampem, chyba że liczymy jakąś salę konferencyjną, to być może taka sytuacja gdzieś po drodze się przytrafiła. Mam też świadomość, że moja wiedza na temat taktyki piłkarskiej jest 100 tysięcy razy mniejsza niż jakiegokolwiek poważnego polskiego trenera w Ekstraklasie, pierwszej lidze czy zdecydowanie nie. Niżej. Mam taką świadomość i absolutnie nie postrzegam siebie jako eksperta od piłki nożnej, nigdy w życiu sam siebie w taki sposób nie nazwałem, postrzegam siebie jako obserwatora polskiej i światowej piłki nożnej i często wręcz zachęcam nagrywając różne filmiki, gdzie przedstawiam swoje opinie, których też nigdy nie traktuję po prostu jako prawdę objawioną do merytorycznej dyskusji do konstruktywnej krytyki, no bo często z czegoś takiego może wywiązać się jakaś fajna debata albo człowiek po prostu może zmienić zdanie jeśli pozna właśnie jakieś inne argumenty, natomiast to Wydarzyło się dwa dni temu w kanale Zero, w programie, w którym wystąpił m.in. Czesław Michiewicz i Paweł Paczul, To jest coś, co na pewno przejdzie do historii mediów o tyle, że na przykład mijają kolejne lata i ludzie wciąż wspominają słynny spór Mateusza Rokuszewskiego ze Zbigniewem Bońkiem. To tak samo będzie oczywiście z tą dyskusją. Rzadko w ogóle takie sytuacje zdarzają się w polskiej piłce, żeby w pewnym momencie rozmowa na temat bardzo istotnego meczu, bo jeszcze gdyby to się odbywało po jakimś meczu, który dla nas jest mało istotny, typu Turcja-Gruzja, choć był to oczywiście kapitan. Mecz, to jeszcze mógłbym to zrozumieć, natomiast rzadko się zdarza, żeby po meczu. Takiej wagi dla nas, jak rywalizacja naszych grupowych rywali, no, tak naprawdę dyskusja o piłce momentami zamieniła się w coś przypominającego jakąś konferencję przed Flickwajtami. Oczywiście tam nie doszło do przekroczenia jakichś granic, nie, nie doszło do takiego ekstremum, jakie często widzimy przy tego typu eventach. Natomiast od samego początku odnosiłem takie wrażenie, że Czesław Michniewicz bardzo chciał dopiec Pawłowi Paczulowi. I pewnie wielu z was zadaje sobie teraz takie pytanie, dlaczego ty w zasadzie nagrywasz o czymś takim? Przecież to tak naprawdę była jakaś tam tylko dyskusja. Zwykle skupiasz się na tym kanale, na nagrywaniu właśnie jakichś analiz, czy komentarzy i tak dalej. Z tym, że kiedy nagrałem analizę po meczu reprezentacji Polski z Holandią, to po pierwsze zauważyłem, że z 90%, nie wiem, 80-70% komentarzy to były jakieś teksty odnoszące się do wypowiedzi Czesława Michniewicza. Po drugie, chyba jeszcze nigdy, od kiedy założyłem ten kanał, nie zdarzyło mi się dostać tylu wiadomości z pytaniem, czy nagram coś na temat właśnie tego sporu i na temat generalnie podejścia Czesława Michniewicza, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy kazus do przeanalizowania pod kątem tego, jak na przykład trener zachowuje się w mediach, jak trener może być postrzegany, jak trener odbiera krytykę i tak dalej, po to, żeby złapać nawet właśnie jakoś ta, jakieś pierwsze spojrzenie. Poza tym nie oszukujmy się, jeśli w polskich mediach mogą powstawać programy na temat programu, to i ja mogę pokusić się o taki wideo felieton, no bo czym różni się tak naprawdę vlog od felietonu, który można byłoby napisać w gazecie. Więc moja opinia jest taka. Od samego początku odnosiłem takie wrażenie, w zasadzie inaczej, żeby być szczerym. Czułem pismo nosem i czułem, że jeśli w jednym studiu pojawi się Czesław Michniewicz i Paweł Paczul, to może być gorąco i nawet z Pawłem na ten temat rozmawiałem. Z tym, że... Sądziłem jednak, że jako, że odbywa się mecz Francji z Austrią, czyli bardzo istotne spotkanie, to czeka mnie kolejny. Świetny program po prostu w kanale Zero, bo nie ukrywam, że programy o meczach oglądam właśnie w kanale Zero i to są te programy, które najbardziej mi się podobają i często wypowiedzi Czesława Michniewicza przykuwają po prostu moją uwagę, nie zawsze z nim się zgadzam, wydaje mi się, że moje podejście do futbolu pod kilkoma względami jest nieco inne niż w przypadku trenera Michniewicza, natomiast bardzo lubię te programy, ponieważ one bardzo dużo wnoszą, jest też trochę takiego lol contentu, jakichś różnych anegdotek i tak dalej, ale też sporo bardzo wartościowej wiedzy, której ja jako człowiek, który ma 10 tysięcy razy mniejszą wiedzę niż trener Michniewicz, po prostu nie mam prawa posiadać. Natomiast tutaj od samego początku odnosiłem takie wrażenie, że trener jest dziwnie nastawiony do Pawła Paczula i abstrahując od tych haseł w stylu, że ja zaraz wyjdę ze studia, z kim ja w ogóle siedzę, ja jestem profesjonalistą i tak dalej, to chciałbym spojrzeć na, te, na tę sprawę bardzo chłodnym okiem. To znaczy, po pierwsze miałem takie wrażenie, że Czesław Michniewicz za wszelką cenę chce obronić np. Karola Świderskiego przed jakimś wyimaginowanym hejtem. A ja nie widziałem niczego takiego. Wręcz odnoszę wrażenie, że Karol Świderski to jest akurat ten reprezentant Polski, który zapracował sobie w ostatnich latach na pewien immunitet. To znaczy, że nawet kiedy wchodzi na boisko i gra bardzo przeciętnie, tak jak w tym meczu, on nie zagrał źle, on zagrał po prostu przeciętnie. I nie spotkała go tak naprawdę jakaś żadna wielka krytyka. Natomiast gdyby człowiek nie znał kontekstu i posłuchał wypowiedzi trenera Michniewicza, to mógłby dojść do wniosku, że Świderski jest wręcz bednarkiem. Że po prostu nagle naród uwziął się i wiesza psy na Karolu Świderskim. Tymczasem do niczego takiego nie doszło, ani w wypowiedziach dziennikarzy kanału Zero, czy dziennikarzy weszło. Nie było po prostu czegoś takiego. Tak, takie zjawisko zwyczajnie nie zaistniało. Natomiast Czesław Michniewicz często ma to do siebie, że jeśli na kogoś się uweźmie, to dało się zauważyć w tym programie, to trochę miał problemy po prostu z wyhamowaniem. I oczywiście w którymś momencie musiało paść klasyczne hasło pod tytułem czy ty grałeś w piłkę? To jest takie hasło, które mnie przede wszystkim kojarzy się z Tomaszem Hajtą, który też często właśnie korzysta z tego argumentu. I oczywiście odpowiedź brzmi, że nie. Tylko pytanie, czy dzisiaj na przykład ludzie, którzy piastują bardzo ważne funkcje w piłce nożnej, to za zawsze są ludzie, którzy grali w piłkę. Myślę, że to jest przede wszystkim bardzo istotne pytanie. Albo na jakim poziomie oni grali w piłkę? Czy Czesław Michiewicz mógłby zasiąść do stołu na przykład z Domenico Tedesco, selekcjonerem reprezentacji Belgii, który nie miał poważnej kariery piłkarskiej, czy Czesław Michniewicz mógłby zasiąść do stołu na przykład z Adrianem Siemieńcem, który nie miał poważnej kariery piłkarskiej, czy Czesław Michniewicz mógłby zasiąść do stołu z wieloma dyrektorami sportowymi poważnych klubów w Europie, którzy nie grali w piłkę, ale po prostu znają się na biznesie i przy okazji zaczęli się znać na piłce, bo pewną wiedzę można zdobyć? No, wydaje mi się, że mógłby i mogliby powymieniać jakieś różne doświadczenia. Czy Czesław Michniewicz mógłby zasiąść do stołu z Kamilem Potrykusem, swoim asystentem z reprezentacji Polski, który nie grał w piłkę na poważnym poziomie? Myślę, że mógłby, bo pewnie kilka razy zasiadł, czy to w pogoni Szczecin, czy w reprezentacji Polski, mógłby. Generalnie fakt grania w piłkę może być bardzo pomocny, ale to dzisiaj nie jest warunek nieodzowny, żeby funkcjonować w futbolu. Z tym, że w przypadku Czesława Michniewicza, ja to zauważyłem już wiele lat temu, często bywało tak, że jeśli jakiś dziennikarz na przykład mu podpadł, że jeśli dochodziło na przykład do jakiegoś sporu, a zdarzały się takie sytuacje przez lata w różnych miejscach, to często pojawiał się ten argument pod tytułem Ty się nie znasz na piłce. I ja niejednokrotnie odnosiłem takie wrażenie, że jeśli ktoś jest po stronie Czesława Michniewicza, to zna się na piłce, a jeśli ktoś nie jest po stronie Czesława Michniewicza, to nie zna się na piłce. I szczerze mówiąc, w tym momencie ja mam taki duży znak zapytania, czy ja się znam na piłce. Bo pewnie zdaniem wielu się nie znam, ale zdaniem Czesława Michiewicza pewnie też się nie znam, skoro wszędzie mnie tam poblokował. Z tym, że ja na przykład zawsze praktycznie przez całą karierę stałem po jego stronie i z tego wynika mój znak zapytania, Czyli ja się znam na piłce, czy się nie znam. No bo jeśli stoję po stronie Czesława Michniewicza, to powinienem się znać, a no ale w sumie on tego tak nie odbiera, czyli pewnie się nie znam. Ale dobra, to możemy zostawić, możemy tutaj przyjąć na potrzeby tego materiału, że kompletnie się nie znam. W każdym razie to są takie argumenty personam, albo jakieś wracanie na przykład do jakichś wyjść nocnych i tak dalej. Szczerze mówiąc trochę mnie to zaskoczyło i przede wszystkim świadczyło to o tym, że Czesławowi Michniewiczowi nie puściło to, co się działo w jego głowie tak naprawdę nawet nie po mundialu w Katarze, tylko jeszcze przed mundialem w Katarze, bo tam dało się zauważyć w wielu jego wypowiedziach już po awansie, że to jest człowiek, który niejednokrotnie po prostu ma problem z dźwiganiem właśnie takiej dużej presji. Ja nawet to rozumiałem, bo podejrzewam, że nie każdy człowiek ma po prostu taką konstrukcję psychiczną, żeby znosić jakąś, nie wiem, nagonkę medialną, ciągłe pytania o przeszłość i tak dalej. W którymś momencie pewnie każdemu mogłoby się to przelać. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Ile to może trwać? Jak długo można do czegoś takiego wracać? I mam tutaj nawet przykład mojej osoby. Na przykład na mnie Czesław Michniewicz, co szczerze mówiąc mnie zaskoczyło, ponieważ ja uważam, że zdania, które ja wypowiadam na tym kanale, nie powinny mieć absolutnie żadnego znaczenia dla Czesława Michniewicza. Ja dla niego powinienem być po prostu totalnym pionkiem, który gdzieś sobie coś nagrywa i. I co, chce, to niech sobie nagrywa i nie ma to koniec końców żadnego znaczenia. To, co mówi Czesław Michniewicz, znaczenie ma, ponieważ oczywiście jest selekcjonerem, obecnie byłem selekcjonerem. Natomiast na mnie na przykład, Czesław Michniewicz obraził się o to, mimo że zawsze go ceniłem jako trenera i jako eksperta telewizyjnego, za to, że uznałem, iż nie wyjaśnił w odpowiedni sposób całej historii swoich kontaktów z fryzjerem, to znaczy nie wyjaśnił ich w sposób przekonujący. To jest tylko moja subiektywna opinia. Pewnie wiele innych osób, na przykład jego występ w Hyde Parku przekonał mnie nie do końca, ale to jest tylko moja opinia. Oprócz tego, jeśli chodzi o mistrzostwa świata w Katarze, moje spojrzenie na Czesława Michniewicza było takie, że on zasłużył na to, żeby pozostać na tym stanowisku. I mówiłem o tym wielokrotnie, że Czesław Pinchelli miał dwa argumenty. To znaczy, po pierwsze, awans, tego nikt nie może mu zabrać. Zapisał się w historii polskiej piłki w taki sposób, i na bazie samego awansu można było stworzyć narrację. On zasługuje na pozostanie, i to byłaby narracja, która by się broniła. Po drugie, o ile jeszcze w fazie grupowej toczyła się dyskusja na temat antyfutbolu, który graliśmy, no bo tak można to nazwać. To też jest subiektywne spojrzenie, ale wydaje mi się, że że wiele osób też do tego tak podchodzi, że graliśmy jednak futbol no, mocno defensywny i choć graliśmy futbol mocno defensywny, to jeszcze wielokrotnie skórę ratował nam Wojciech Szczęsny. To jednak na bazie tego, co pokazaliśmy z Francją Czesław Michniewicz wysłał też taki kolejny sygnał, że on zasługuje na to, żeby z tą reprezentacją pracować, ponieważ ta reprezentacja na tle bardzo mocnego rywala pokazała, pokazała inną twarz, co też pokazało z kolei, że w tej reprezentacji są pewne rezerwy i co pokazało także, że Czesław Michniewicz może mieć dwie twarze. To było moje spojrzenie na Czesława Michniewicza, z tym, że wydarzyła się oczywiście jeszcze afera premiowa, po której w kontekście Michniewicza, jeśli człowiek rozmawiał z kimkolwiek wokół PZPN-u, czy wokół reprezentacji, to dało się odczuć, że ta ziemia po prostu jest spalona. To było to hasło, które najczęściej właśnie padało i w moim odczuciu, gdyby nie ta afera premiowa, to Czesław Michniewicz pozostałby na tym stanowisku. Czy on na to zasłużył? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem on na to zasłużył i mówię Wam o tym dlatego, że przedstawienie takiej opinii, która moim zdaniem nie jest ani w żaden sposób uderzająca w Czesława Michniewicza, która w żaden sposób na przykład nie jest bolesna, sprawiła, że selekcjoner reprezentacji Polski, czyli człowiek, który piastuje naprawdę bardzo ważne stanowisko, szuka mnie na Instagramie po to, żeby mnie zablokować. I tak naprawdę dla mnie to nie ma większego znaczenia. Dla Obiad generalnie będzie smakował mi tak samo. No może trochę słabiej przez to, że Czesław Michniewicz mnie zablokował. No może dużo słabiej. Okej. Okay. To nie o to chodzi. Tylko to, co mi się pojawia w głowie w takiej sytuacji, to nie jest to, ojej, on mnie zablokował. Niech blokuje, tylko... Czy on nie ma nic innego do roboty niż szukanie ludzi na Instagramie czy na Twitterze po to, żeby wszystkich po prostu poblokować, poblokować, poblokować? To już dało do myślenia bardzo dużo i tutaj nie chodzi o to, że na przykład nagle kilku dziennikarzy się przechwalało. Patrzcie, mnie zablokował, mnie zablokował, mnie zablokował. To zupełnie nie o to chodzi. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że selekcjoner reprezentacji Polski nie powinien zajmować się takimi pierdołami, jak moja opinia czy opinia Pawła Paczula. Tak uważam. I patrząc na wypowiedzi Czesława Michniewicza w kilku programach w kanale Zero, zauważyłem, że jego strasznie cała ta historia i cała ta debata na temat stylu ściska, że on w dalszym ciągu jakby nie do końca to przepracował, nie do końca to udźwignął, że jego po prostu bolą te kolejne telefony, że oglądamy reprezentację Polski, która de facto przegrywa pierwszy mecz, a ludzie cały czas chwalą tego Michała Probierza. Przegrał, a i tak ta reprezentacja gra fajnie, a wy tak fajnie nie graliście. I po odebraniu pierwszego, drugiego, trzeciego czy czwartego telefonu dało się zauważyć, bo nawet sam Czesław Misiewicz wspomniał chyba o paranoi, wydaje mi się, że takie słowo tam padło. To musi być po prostu dla niego szalenie irytujące, że mija tak wiele czasu od tego kataru, a ludzie cały czas to wspominają. Że my oglądamy kolejne mecze reprezentacji Polski, czy oglądamy kolejne kapitalne spotkania podczas tego euro, a ludzie cały czas do tego wracają. I to naprawdę musi być szalenie irytujące, że ty uważasz, że odniosłeś sukces, bo de facto taki sukces odniosłeś, a ludzie ciągle przypominają ci ten styl. Z tym, że mamy tutaj do czynienia z konfrontacją tak naprawdę dwóch grup. To znaczy człowieka, który uważa, że w piłce styl nie jest aż tak istotny, z grupą ludzi, którzy po prostu oczekują tego stylu jako kibice reprezentacji Polski. Nie mówię o wszystkich, tylko o pewnej grupie. Nie ma co ukrywać, że ta krytyka rzeczywiście była bardzo duża i że trwały takie dyskusje nawet po awansie. Czy Czesław Michniewicz powinien na tym stanowisku zostać? I to jest pewien paradoks że Michniewicz po awansie był świadkiem dyskusji, czy powinien zostać na tym stanowisku, a probierz po porażce, czyli de facto te nasze szanse znacząco zmalały jest świadkiem dyskusji, w których ludzie zachwycają się jego podejściem, duża część ludzi do, nie chcę uogólniać, okej, okay, duża część kibiców zachwyca się jego podejściem zachwyca się tym, jak na kulisach włączy nas piłka, zachęca piłkarzy do ofensywnej gry i ma ten kontrast nawet na bazie wypowiedzi poszczególnych zawodników, typu Piotr Zieliński i tak dalej że ten styl po prostu bardziej im odpowiada, mamy kontrast i Czesław Michniewicz trochę ma problem, właśnie, żeby to zaakceptować, że kibice oczekują nieco innej gry. Ja podchodziłem do reprezentacji zawsze na chłodno i wielokrotnie o tym wspominałem także na przykład w rozmowach ze Zbigniewem Bońkiem, że jeśli na przykład reprezentacja Polski ma grać defensywnie, to niech prezes to powie. Będziemy grać defensywnie. Nie oczekujcie od nas stylu, ponieważ nie mamy odpowiednich narzędzi, żeby zbudować styl. Natomiast w kontekście reprezentacji, tak się jednak składa, że w ostatnich latach to hasło o stylu zawsze padało i że prezesom też zawsze zależało na tym, żeby mieć trenera, który jednak ten styl wprowadzi, mimo że Fernando Santos na przykład z reprezentacji Portugalii też jakiegoś wybitnego stylu nie preferował, no to jednak ten głos narodu w trakcie mundialu w Katarze, ale też Teraz, na początku Mistrzostw Europy, czy nawet po tych sparingach z Turcją i Ukrainą, pokazuje, że polski kibic chce stylu i że polski kibic nie zadowoli się jedynie murowaniem. I Czesław Michniewicz ma z tym problem, ponieważ nie potrafi zrozumieć takiego podejścia. Po prostu to są dwie szkoły. To są dwie szkoły. To jest tak, jak mawiają chyba Włosi. Dziokista i w Hiszpanii się mówi resultadista, czyli trener, który nastawia się wyłącznie na wynik. Ja rozumiem takie podejście. Ja wolę inne podejście. Mnie szczerze mówiąc od odpowiada podejście pod tytułem styl ma prowadzić do wyniku. Natomiast rozumiem podejście Czesława Michniewicza, że został zatrudniony projektowo, czyli najpierw awansuj, świetnie sobie poradził ze Szwecją, a później awansuj z grupy. On tak do tego podszedł, zrealizował swoje zadanie. Powinien zostać na tym stanowisku. Miał argumenty, żeby, żeby zostać, ale moim zdaniem zmiotła go afera premiowa, którą, w moim odczuciu, to jest moja subiektywna opinia, pewnie niezwykle krzywdząca dla byłego selekcjonera. Moim zdaniem Czesław Michniewicz, jako selekcjoner, jako szef tej grupy, powinien szybciej tę aferę premiową po prostu wygasić, a potem leko się tak rozlało, że w moim odczuciu po prostu to zmiotło Michniewicza. Nawet nie te dyskusje o stylu, choć dało się zauważyć, że wielu kibiców po prostu oczekuje bardziej atrakcyjnego stylu. Tylko właśnie cała ta afera premiowa. Tylko najbardziej niepokojące jest to, i to jest taki główny znak zapytania, który wraca po tych kilkunastu miesiącach, że minęło tyle czasu od tego Mundialu w Katarze, a Czesław Michniewicz ciągle strasznie przeżywa to, co ludzie mówili. I on z jednej strony opowiada temu Pawłowi na przykład, że ja nie wiem, co ty tam mówiłeś, i tak dalej, ale no doskonale wie. Doskonale wie, no bo to już jest takie przekrzykiwanie, albo a propos tego tweeta Andrzeja Twarowskiego. I tak się zastanawiam, czy od trenera na takim stanowisku nie należy oczekiwać mimo wszystko trochę większego dystansu. Ja wiem, że łatwo jest powiedzieć, bo pewnie niewielu szkoleniowców dźwignęłoby taką presję, dźwignęłoby taką krytykę. Ja pewnie na tym miejscu czegoś takiego bym nie dźwignął, przyznaję. Ale to powinien być też warunek dla jakiegokolwiek selekcjonera, żeby sobie z tym radzić. Dlatego ja na przykład często w kontekście Michała Probierza mówiłem o tym, że kompletnie nie rozumiem, dlaczego Probierz tak często wraca do tego hejtu na piłkarzy, którego de facto nie ma. To jest właśnie dokładnie to. Umiejętność czasami rozładowania napięcia, zakończenia właśnie takiego sporu, zwłaszcza że w moim odczuciu nikt nie przekroczył jakoś szczególnie granicy, na przykład Paweł Paczul. Po prostu tam była krytyka, tam była ciągła dyskusja na temat stylu, która permanentnie z każdym kolejnym programem, z każdą kolejną opinią, która gdzieś pewnie Czesławowi Michniewiczowi pojawiała się na Twitterze, po prostu potwornie go uwierała. I moje spojrzenie na Czesława Michniewicza jest takie, że to jest człowiek, który ma wszystko, żeby być rewelacyjnym ekspertem telewizyjnym. To jest człowiek, który potrafi się ładnie wypowiedzieć, to jest człowiek, który bardzo wiele widzi na boisku, który ma 10 tysięcy razy większą wiedzę taktyczną niż jakikolwiek inny, niż jakikolwiek. Człowiek dziennikarz w zasadzie, i trudno z tym polemizować. To jest człowiek, który potrafi kapitalnie wpleść anegdotę, jakieś różne dygresyjki, świetne wspomnienia. To jest człowiek, który, nawet słuchajcie z punktu widzenia takiego kanału Zero, może być wartościowy pod kątem produkowania szorców. To znaczy, on ci opowiada tyle anegdot w trakcie programu, że po prostu w tych programach jest bezcenny. A to wszystko jest połączone z wiedzą. I ja patrząc na Czesława Michniewicza w tym sporze. To pierwsza myśl, jaką miałem jako człowiek, który zawsze był zwolennikiem Michniewicza jako trenera, jego podejścia. Tak jak mówię, wolę drużyny ofensywne, ale rozumiałem jego styl i na przykład wielokrotnie doceniałem, że on stara się nadążać za trendami i tak dalej, że ciągle szuka nowych inspiracji, że lata po różnych trenerach, że tam cały czas ta głowa pracuje, żeby wprowadzać coś nowego, na przykład do, do treningów. Ja to zawsze doceniałem i często nawet to tutaj. Starałem się uplastycznić właśnie na tym kanale i często właśnie o tym opowiadałem, kiedy Michniewicz jeszcze był właśnie selekcjonerem, ale oglądając cały ten spór z Pawłem Paczulem, moja pierwsza myśl, jaka, jaka się pojawiła, to znaczy nie było zaskoczenia, ale druga myśl była taka: I po co ci to? Po co ci to wszystko? Ja nie wiem, czy Czesław Michniewicz miał taki cel żeby odbudować sobie na przykład wizerunek, czy zbudować sobie fajny wizerunek w oczach polskich kibiców, być może takiego celu nie miał, bo sam mówi, że chce pracować w dalszym ciągu za granicą, ale myślę, że też nie pojawiał się w tych programach w celu takim, żeby dzień po programie po prostu ludzie tworzyli jakieś memy, tworzyli jakieś przeróbki, żeby latał po prostu w takim kontekście, po tych wszystkich mediach społecznościowych, w jakim lata teraz i Uważam, że selekcjoner, czy były selekcjoner, po prostu nawet gdyby spotkała go ostra krytyka na dłuższą metę, musi umieć pokazać ten dystans. No bez tego ciężko. Bez tego będzie naprawdę ciężko, bo to jest na przykład taka sytuacja, o której mówiłem wielokrotnie w kontekście nawet Szawiego trenera Barcelony, że jeśli Szawi jako trener, on właśnie miał z tym problem, że jeśli Szawi wychodzi na przykład na kolejne konferencje i cały czas opowiada, ci mnie krytykują, ci krytykują, ten pisał taki tekst, ten pisał taki artykuł, cztery miesiące temu pisałeś o mnie taki artykuł, a teraz coś tam, to, jak potem taki szawi ma podejść właśnie do Ferrana Torresa i powiedzieć: Ferran, nie przejmuj się, wiem, że cię krytykują, ale nie przejmuj się. To Ferran powie: chłopie, przecież ty się cały czas przejmujesz. I tak samo, gdyby hipotetycznie Czesak Michniewicz przejął reprezentację Polski, to piłkarze też zauważą człowieka, który nie jest odporny na cały ten szum, który pojawia się wokół niego. A uważam, że powinien być, bo rzeczywiście jest za nim cały background, jest cała kariera, jest sukcesy, jest sukces z reprezentacją Polski, to znaczy awans tej grupy. Jest umiejętność kapitalnego wypadania także w mediach. Dlatego moje pytanie po tym wszystkim jest takie: Czesław, po co Ci to wszystko? Nie rozumiem. Dzięki. Do następnego razu.